Tato, a powiedz coś o magnoliach. Magnolia, duży krzew, małe drzewo. Rośnie nam od 2 do 5 metrów, czasem nawet wyżej, jak ma dobre warunki. Magnolia gwiazdista to duże drzewo, które potrafi dorosnąć nawet powyżej 10 metrów w naszych warunkach. Jak przygotować miejsce dla magnolii? Magnolię sadzimy w miejscach zacisznych, ale słonecznych. Staramy się wybrać takie miejsce, gdzie nie będzie zimą silnych, mroźnych wiatrów, jakichś zastoisk mrozowych. Miejsce zacisne, ale słoneczne. I takie miejsce mamy tutaj. Taką magnolię, którą tutaj Weronisia wybrała, będziemy ją tutaj sadzić. Sadzonkę wybieramy zawsze taką, która jest przekorzeniona w doniczce. Korzonki trochę nam tutaj wychodzą. Przy sadzeniu staramy się nie uszkodzić korzeni, ponieważ magnolia jest wrażliwa na to. Także w miarę możliwości będziemy wyciągać ją tak, żeby nie pouszkadzać korzeni. I nie będziemy nie wiadomo jak je tutaj mocno obciskać, po to, żeby też tych korzeni dalej nie uszkadzać. Wyciągamy ją. Proszę bardzo. Pięknie ukorzeniona. Idealna. W dodatku jeszcze tutaj pierścienice się pojawiają, także dżdżownice, także jest super. Mamy jeszcze tutaj trochę resztki nawozu długo działającego, wolno uwalniającego. Piękna sadzonka. Sadzimy ją. Dołek na magnolii wykopujemy zawsze szerszy, kilkukrotnie nawet od szerokości doniczki, z tego względu, że magnolia rozrasta nam się szerzej niż głębiej. I z tego względu przygotujemy jej podłoże, ponieważ mamy tutaj silnie alkaliczne podłoże. Jest 7, nawet trochę powyżej 7. Także magnolia kwaśna. Przygotujemy jej tutaj w okolicy korzenia, wsypiemy ją mieszanką ziemi tutaj z tego miejsca wykopanego. Teraz z torfem kwaśnym damy trochę oparkę wykopanego, ponieważ tutaj da jakąś dawkę startową takich przyswajalnych składników pokarmowych. Także w torfce mamy ziemię z tego miejsca, z tego dołka. Mamy torf kwaśny, pH 3,5-4,5. Na zgubę mieszamy. Mamy trochę obrotnika zamienowanego. Luna ucieka. Wodnik to jest naturalny nawóz na roślinę. Najzdrowszy, najlepszy, najstarszy. Roślinki są do niego przyzwyczajone, organiczne. Jest zdrowy dla roślinek, tak jak dla Ciebie niepłyskane warzywka. Sadzimy. Dobra, wsadzaj roślinkę, a ja obsypuję. Teraz mamy szansę poprawić, jeśli drzewo rośnie, będzie nam rosło w nieodpowiednim kierunku. Ta magnolia jest taka dosyć pokrzywiona i nie chcemy, żeby wchodziła na to jodłę w przyszłości za parę lat, bo będzie trzeba wtedy przycinać koronę, a nie chcemy tego, bo magnolia bardzo źle znosi cięcie. Także od razu, zawczasu, jak mamy jeszcze nieobitą ziemię, zawsze możemy kierunkować trochę nasze drzewko i ustawić je tak, żeby rosło jak chcemy. Zrobiła nam się świetna misa.
ponieważ magnolia korzeni nam się płytko, złamana gałązka, korzeni nam się płytko, wobec tego cały system korzeniowy jest wrażliwy na przemarzanie i na przesuszanie, dlatego należy podłoże dookoła magnolii wyściółkować. Możemy ściółkować korał. My zużyjemy torf, ponieważ nie wykorzystamy więcej torfu kwaśnego, a worek jest dosyć duży. Jako ściółkę użyjemy torfu. Zolie trzeba przycinać? Nie formujemy go, prowadzimy go w formie naturalnej, nie tniemy. Staramy się ograniczać cięcie, ponieważ magnolia źle reaguje na cięcie. Co możemy usunąć w magnolii, to takie właśnie jak tutaj poschnięte, martwe gałęzie, ewentualnie takie, które przeszkadzają, ale też staramy się niewiele tutaj korygować. Magnolie chorują? Nie specjalnie choruje tutaj u nas, aczkolwiek choroby się zdarzają, mączniaki, zdarzają się szkodniki, ale nie są to jakieś wielkie problemy, jeżeli dobrze dobierzemy stanowisko i będziemy o nią dbali. A to nie wymaga wielkiego dbania, tylko repodlewania, ewentualnie namierzania. Tato, skąd się wzięła magnolia? Magnolia kiedyś występowała wszędzie, na całym świecie, ale teraz, ponieważ klimat się mocno zmienił, występuje w zasadzie w dwóch miejscach, tutaj. Stanach Zjednoczonych w Ameryce Północnej. Sięga tutaj do środkowej, zahacza trochę Amerykę Południową. I tu, w wschodniej Azji, Japonia, Chiny, Korea. Tam w tej chwili żyje na dziko, w naturalnych warunkach. Może jakieś ciekawostki o magnoliach? Ciekawostki o magnolii to można powiedzieć, że po pierwsze magnolia, sama budowa kwiatu ma bardzo duży słupek, ponieważ nie była zapylana przez pszczoły, ale przez chrząszcze. I dlatego musiała być tak mocno zbudowana, bo chrząszcz jest duży i ciężki, mógłby zniszczyć delikatnie słupek, który jest przeznaczony dla pszczół. Ponadto magnolia została odkryta przez bardzo ciekawego pana. Przez takiego Davida Attenborough XVIII wieku, to był pan Charles Plumier, bardzo królewski botanik króla francuskiego, który został wysłany tutaj w te rejony przez króla, żeby zbadał różne rośliny. Odnalazł kilkaset gatunków różnych ciekawych wspaniałych roślin, m.in. magnolie. I on był jednym z pierwszych osób, właściwie był pierwszy, który wpadł na pomysł, żeby nazwę roślin, żeby nowo odkryte rośliny, nazywać imieniami sławnych osób. I stąd magnolia ma swoją nazwę od kolejnego bardzo sławnego botanika, który był już w XVI wieku i też był królewskim botanikiem i odkrył bardzo dużo gatunków tu we Francji. Nazywał się Charles Magnol. I stąd od Charlesa Magnola jest nazwa magnolia.